Witam Was serdecznie spod Mińska Mazowieckiego, a nie z Osowca, gdzie zapowiadałem się na ostatnim filmie, ale z pewnych przyczyn nie mogłem się dzisiaj tam udać, natomiast udam się na następnym materiale wideo i przy okazji będę chciał Wam pokazać jeszcze jeden dom, który budowaliśmy niedawno. Tylko czekam na kontakt ze strony właścicielki, żeby się umówić, aby tam pojechać, ponieważ dom jest gotowy i no, warto będzie go Wam pokazać. Dzisiaj pokażę Wam przede wszystkim wnętrza, natomiast również fasadę. Fasadę pokazywałem Wam też ostatnio, ale nie była wykończona, bo nie była jeszcze otynkowana. Dzisiaj już jest, więc będzie ładnie widać efekt końcowy budynku z zewnątrz, a w środku pracę doprowadzamy już do stanu deweloperskiego zamkniętego. Jesteśmy bardzo blisko. Teraz było szpachlowanie. Dzisiaj, jak sami słyszycie, może w tle następuje szlifowanie powierzchni. I to też jest końcówka tego typu prac. Będzie bardzo dużo widać i bardzo łatwo ocenić to, jaki efekt końcowy tej realizacji zastaną inwestorzy. Przypomnę tylko, że budowę tego domu rozpoczynała inna firma. Zakończyła ją na fundamencie wybudowanym niechlujnie, nieprawidłowo, nierówno. To ze wszechmiar źle i nie można by było na nim postawić takiego budynku w technologii drewnianej szkieletowej, więc go poprawiliśmy. I de facto nie dokończaliśmy tej budowy, a w zasadzie naprawiliśmy fundament i wybudowaliśmy ten dom od zera. Jeszcze raz, nawet rozbierając wcześniej fragmenty konstrukcji szkieletowej wybudowanej przez poprzedniego wykonawcę, który zrobił po prostu tę konstrukcję źle. Zapraszam Was do oglądania. Ok, jak pamiętacie, budowę rozpoczęliśmy w marcu od naprawy fundamentu. Tak jak Wam powiedziałam, dzisiaj mamy 20 sierpień 2024 roku, więc to możecie sobie łatwo policzyć, jak szybko powstał ten dom. Zaczynam troszeczkę nietypowo od elewacji tylnej. Tak wygląda, to będzie taras. Nie wiem jaki, czy drewniany, czy betonowy. Mam na myśli kostkę, a może kamienny. Jedno z tych trzech rozwiązań na pewno. Wyjście na taras jest jedno, drzwi przesuwne. Widzicie je teraz w kadrze, z boku okno typu fix. Też Wam mówiłem na ostatnim filmie, że to będą wszędzie rolety zewnętrzne, sterowane elektrycznie, na pilota. Mamy okno fix numer 1, główne okno z salonu, potężne. I to, co widzicie tutaj, to jest okno narożne w aneksie kuchennym. I z przodu teraz widzicie fragment elewacji frontowej, wielkie okno typu fix, również w aneksie kuchennym. Drzwi, nie wiem jak to nawet nazwać, z uchwytem takim dużym. Tutaj podbitki, słup obrobiony również w strukturze styropianowej, tynkowany, zabezpieczony przed uszkodzeniami listwami aluminiowymi z siatką na narożnikach. To jest bardzo trwałe rozwiązanie. Mam dzieci, to się nie psuje. Naprawdę trzeba mocno uderzyć, żeby wykruszyć fragment warstwy tynku z takiego narożnika. Mamy garaż, wrota garażowe. Pozwólcie, że się odsunę, żeby pokazać Wam, jak wygląda cała ta elewacja w pełnym kadrze. No dobrze, idę do najmniej interesującej chyba elewacji, ale to jest elewacja, można powiedzieć, łazienkowo-sypialniana. I tutaj mamy okno doświetlające garaż, okno pomieszczenia technicznego, zdaje się sypialni następnej, łazienki. Przejdę się. Każdy dom ma jedną elewację ładniejszą, drugą mniej, więc tutaj nie dziwcie się temu. Ok, idziemy dalej do końca. W ten sposób zobaczycie całą fasadę. Aha, tutaj jeszcze będzie pompa ciepła. Pompa ciepła, powietrze, woda, ogrzewanie będzie podłogowe i dolne źródło będzie znajdować się w tym miejscu. No i dwa okna. Jedno to będzie sypialnia i drugie również sypialnia. No dobrze, wejdę do środka, wejdę od frontu i za chwilkę widzimy się w środku. Drzwi są jeszcze zabezpieczone na czas robót tedykarskich, więc przedostaną się do wnętrza przez pomieszczenie garażowe. I tak, tu mamy garaż jednostanowiskowy. Dalej idąc mamy pomieszczenie techniczne, spore, skrzynka elektryczna. Tu będzie osprzęt i od razu z pomieszczenia technicznego przechodzimy do salonu. Słuchajcie, może być trochę głośno, bo tak jak powiedziałem,
są prace ślipierskie, teraz kontynuowane. Tu mamy wiatrołap. Wiatrołap nie jest oddzielony od polu. Nie wiem, jakie plany mają inwestorzy, ale wykonanie jakiegoś przepierzenia w tym momencie, na przykład drzwi francuskich uchylnych na dwoje, to nie jest jakiś wielki problem, powiedziałbym, że żaden dla wykonawcy takich rozwiązań. No i myślę, że jeżeli inwestorzy już nie mają tego w planie, to zawsze mogą później zlecić komuś montaż ich właśnie między tymi dwiema ścianami. Odwrócę się, wejdę do wiatrołapu i mamy piękny hol, który moim zdaniem jest jedną z największych jakby atrakcji tego wnętrza. Hol jest szeroki, pokaźny. Z lewej strony widzimy u góry otwór schodowy. Tutaj będą schody na jednej wandze i co bardzo ciekawe, to nie będzie wanga środkowa, tylko ta wanga będzie przylegać do ściany tej, którą widzicie z lewej strony kadru i no, schody będą tak jakby wisieć w powietrzu, natomiast będzie tutaj jeszcze punkt podparcia. Mniej więcej w tym miejscu za odpływem kanalizacyjnym WC-tu, bo tutaj, gdzie widzicie, gdzie kończy się płyta niebieska, to dotąd będzie łazienka. Dodatkowa łazienka i to nie byle jaka, bo z WC-tem i prysznicem. Wydaje się, że miejsca będzie tu mało, ale nie, tu wcale nie będzie tak mało, bo tu będzie nawet kabina prysznicowa, która się zmieści, będzie umywalka, tu będzie klozet, a mniej więcej tu, gdzie wam pokazuję, gdzie zwisają przewody elektryczne w peszlach, które będą zamontowane w ścianie, znajdować się będą drzwi, tylko najpierw powstaną schody, a dopiero potem zabudowa, czyli ściany, dlatego nie mogę wam wcześniej pokazać tego efektu zabudowanej łazienki podschodowej. Dobrze, ten hol się zwęża w taki korytarz, idziemy więc dalej i zaczniemy trochę nietypowo. Tu będzie kolejne pomieszczenie, tu będzie sypialnia, te sypialnie są spore. Spójrzmy szerzej na to pomieszczenie. Idziemy dalej. I tu będzie jeszcze jedna sypialnia, odbicie lustrzane poprzedniej. Też spora. Tu będzie łazienka główna na dole. Bardzo dużo, powiedziałbym. Wychodzimy. Tu już wam pokazywałem. I tu będzie jeszcze jedna sypialnia. Urzędują to nasi koledzy. I to też jest spora sypialnia. Okej. Zaraz przejdę do głównej części dziennej. Słuchajcie, z pewnością najbardziej atrakcyjnym elementem architektonicznym tego domu będzie ten oto salon. Salon z antresolą. Tutaj będzie antresola. Tutaj jest skos połaci dachowej. No i salon, który jest świetnie doświetlony. Ja w którymś z filmów mówiłem, że dałbym jeszcze okno połaciowe na tym skosie, ale nie ma sensu, ponieważ rzeczywiście tamte trzy okna połaciowe, które widzicie u góry na poddaszu użytkowym, bardzo dobrze doświetlają to całe pomieszczenie. Salon ma kształt podłużny i od razu muszę nadmienić, że tutaj będzie aneks kuchenny, spory, z tym fajnym oknem, które też dobrze doświetla to wszystko. Dzięki temu logicznym wydaje mi się układ taki, że tutaj zaraz za aneksem, gdzieś w pobliżu tego wielkiego przeszklenia, znajdować się będzie jadalnia, czyli stół, krzesła, może jakaś komoda na tam, powiedzmy, na zastawę stołową, a tu będzie część rozrywkowa. Zresztą nawet chyba widzę, przyłączę jakiś telewizor. Zapewne tu będzie, można będzie postawić jeszcze w taki sposób sofę w tym pomieszczeniu do oglądania telewizji, sofą czy narownik, że znajdzie się przejście wzdłuż tej ściany do tarasu. I mimo, że wydaje się dość wąsko, ale tak wcale nie jest.
Na pewno komunikację będzie w stanie zapewnić taki salon bardzo wygodny, nawet w takim podłużnym kształcie. Co do samej antresoli, jak widzicie, mamy dwa słupy. Zapewne między nimi znajdować się będzie jakaś balustrada. W tle kolejny słup podtrzymujący tamtą połoś dachową, także wszystko jest tutaj stabilne i przemyślane. I za chwilkę wejdę na górę, żeby pokazać wam poddasze użytkowe. Po drabince do góry. Postanowiłem zacząć z tej strony. Słuchajcie, powiecie, że skosy są tutaj bardzo duże. Rzeczywiście ta ścianka kolankowa, ona ma maksymalnie 50 cm. Ale to jest na tyle duże pomieszczenie, że będzie można wykonać tutaj na przykład, chociaż nie jest to konieczne, jeszcze jakąś zabudowę meblową pod tymi oknami płociowymi i urealnić faktyczną powierzchnię tego wnętrza, zyskując jednocześnie jakąś fajną przestrzeń do przechowywania, której i tak w tym miejscu nie będzie brakować, ponieważ tutaj znajdować się będzie bardzo duży składzik. Zobaczcie, tam to wszystko to de facto strych na rzeczy niepotrzebne na co dzień. Jeszcze raz sięgnę obiektywem po powierzchni tej antresoli. Jest to jedna z większych, jakie ostatnio widziałem w domach szkieletowych Top Boot. Tu jest otwór schodowy. Ze względów bezpieczeństwa należało go zasłonić płytami właśnie tego typu, żeby nikt po prostu nie spadł. Tak, tu mamy rotometry instalacji hydraulicznej ogrzewania. Jak wiecie, wykonujemy również posadzki betonowe na stropach drewnianych. Jest to jeden z przykładów domów, które taką posadzkę ma. Domów szkieletowych, co ciekawe, bo w domu murowanym wiadomo, że ta posadzka będzie betonowa. Widok, o którym wam mówiłem, to będzie naprawdę kapitalny, gdzie można sobie stanąć i ładnie oglądać życie toczące się na dole. Nie wiem, fragment ogrodu za tymi oknami. To będzie robić dobre wrażenie. Ja też mam taki efekt trochę podobny w swoim domu i uwierzcie mi, że bardzo lubię cieszyć się nim na co dzień, jak i wszyscy domownicy. Jeszcze w ogóle wam powiem jedną rzecz. Domy z antresolą, taka jest moja prywatna opinia, polegająca na doświadczeniu, są takie, że w sumie wszyscy żyjemy w nich jakby razem. Jest takie odczucie, że w części dziennej, jak są domownicy, to non-stop mamy ze sobą kontakt. Gdybym miał taki dom bez antresoli, czy z pełnym stropem, no to każdy by się gdzieś tam zaszył, ktoś byłby w salonie, ktoś byłby w sypialni swojej, ktoś w gabinecie itd. itp. Wtedy nie byłoby takiego odczucia familiarnego. No, czasami to jest trochę męczące, jak jesteś sobie na antresoli i słyszysz krzyk dzieci bardzo wyraźnie. Może lepiej, gdyby były wtedy zamknięte w swoim pokoju, no ale taka jest specyfika domów z antresolą. Dają dużo przestrzeni i jednocześnie żyje się w nich tak jakby no, gromadnie bardziej na co dzień. Takie są moje spostrzeżenia. Okej, tam jeszcze jedno pomieszczenie mam i za chwilkę wam je pokażę. Też bardzo duże. Okej, a tutaj macie ostatnie pomieszczenie. To pomieszczenie to ma być podobno gabinet, ale niezły gabinet. Niezły, bo pewnie zmieściłyby się ze dwa łóżka małżeńskie po jednej i po drugiej stronie, ale nieważne. No i na pewno będzie sporo miejsca na jakieś szpargały. Zmieści się spore biurko nad wielki blat roboczy, na przykład pod tą ścianą. No, jeżeli ktoś będzie chciał tutaj jeszcze jakieś archiwum firmowe zrobić, to też segregatorów wejdą tutaj pewnie setki. Też dwa słupy, obróbki najzwyklejsze. Można było je zrobić w drewnie, można też zrobić to później, nie ma najmniejszego problemu. To też wygląda ładnie, niektórzy nie chcą drewna, ale drewno jest pod tym względem akurat praktyczne. No takie narożniki, nie oszukujmy się, gdzieś się je mija, ociera, troszeczkę się brudzą, to tutaj drewno ma przewagę. Spory gabinet, nie powiem. Dobrze. Wracam. Tutaj chwila przerwy. Poprosiłem kolegę, żeby wyłączył maszynę do szlifowania szlifierską tutaj do ścian. Kurde, nie dało się nagrać. I zaraz kończę nagrywanie, bo trzeba kontynuować robotę. Dobra. To wszystko pięknie zbiera, ta ściana będzie naprawdę równa. No i jest z boku halogen, więc pod światło widać każdą nierówność. Staramy się to robić jak najdokładniej, zawsze i bez wyjątku. To samo, halogen jest dobry też podczas spachlowania. Widać za dużo gładzi, gdzie jest za mało.
No te ściany, zapewniam was, będą równiutkie. I sądzę je później pomalować wałkiem. A na etapie wykańczania wnętrz, gdzie nie ma jeszcze mebli, podłóg, warto też zastanowić się nad pokryciem ścian metodą z agregatu, kompresorem natryskowo. Słuchajcie, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Żegnam się z wami. Na pewno na tę budowę przyjadę jeszcze raz, już po jej zakończeniu, żeby już taki stuprocentowy efekt końcowy wam pokazać. A w następnym materiale wideo zobaczycie nowo powstający dom w Osowcu.